Namaste. Bardzo mi miło powitać Cię na naszej 149. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 149. spotkanie i uwaga, uprzedzam zaraz na początku. Miało być przeniesione, miało odbyć się w innym terminie ze względu na to wszystko, co wydarzyło się w ostatnich dniach w moim życiu. A nie było to ani piękne, ani pozytywne, ani wysoko wibrujące. Jednak siły wyższe powiedziały, że dokładnie teraz mamy się spotkać, bo Ty również masz w Twoim życiu takie momenty smutku, momenty, gdy walczysz z czymś i nie widzisz efektu. Takie momenty, gdzie staje pod znakiem zapytania wszystko. Momenty, gdy tracisz bliską Cię osobę albo bliską Cię istotę. Gdy coś się blokuje, gdy coś się hamuje. I to, co wydarzyło się w tym tygodniu w moim życiu, będzie dla Ciebie przykładem, że takie momenty są. Tutaj na ziemi to wszystko jest częścią Twojej długiej drogi i nawet gdy będziesz już żyć w 100% zgodnie z Tobą, zgodnie z Twoim sercem, zgodnie z Twoim powołaniem, to takie momenty raz na jakiś czas będą się pojawiać, bo to są prawa ziemi, to są rzeczy, które pomagają nam wzrastać, które pomagają nam dalej się rozwijać. A Ty wiesz, że Twoja podróż tutaj na ziemi cały czas jest stałym wzrostem. I dlatego przychodzą momenty egzaminów. Zdajemy te egzaminy, czasami lepiej, a czasami gorzej. Wyciągamy z tego wnioski i idziemy dalej z tą zgromadzoną mądrością. Dlatego dzisiejsze spotkanie nie będzie dla Ciebie aż takie uskrzydlające, aż takie inspirujące, aż takie motywujące, ale zawiera w sobie ogromną wiedzę, która pomoże Ci dalej. I gdy chciałam to spotkanie przełożyć, to siły wyższe powiedziały: zapytaj najpierw o temat. I gdy zapytałam o temat i zobaczyłam to wszystko w przestrzeni, o czym dzisiaj będę z Tobą rozmawiać, to już wiedziałam, że to jest odpowiedni czas i moment. I że w moim życiu znów wydarzyło się to, co zawsze przed każdą ceremonią, by pokazać mi, pogłębić dane przesłania, bym mogła to wszystko przekazać w Twoje dłonie. Tak długo spotykamy się już razem na ceremoniach. Tak długo jesteśmy razem w kontakcie. I dzisiaj pokazuję Ci kolejny aspekt tego, kim naprawdę jestem. Że ja również nie jestem idealna. Nie zjadłam wszystkich rozumów. Jestem również człowiekiem, który pewnych rzeczy nie może zaakceptować. Jestem również takim samym człowiekiem, jak i Ty, który ma wzloty i upadki. I ja również robię błędy. I ja również mam jeszcze jakiś wewnętrzny cień do przepracowania. I może właśnie dlatego, że jestem dla Ciebie taka autentyczna, taka prawdziwa, to te przesłania będzie Ci łatwiej zastosować. Bo czasami jest tak, że szukamy jakichś mistrzów i widzimy, wow, jaki idealny człowiek, on wszystko, we wszystkim jest idealny. I dlatego to wszystko, czego uczymy się od tego człowieka, nie ma dla nas wartości. Bo to wszystko jest tak samo sztuczne, jak i jego fasada. Te wszystkie prawdy napisane w mądrych książkach, których on sam nie zastosował w swoim życiu i które nie wynikają z jego doświadczenia, są puste. Są tylko drukiem, są tylko słowem, za którym nie ma żadnej wartości. Dlatego siły wyższe zawsze powtarzają mi: Mario, bądź autentyczna, bądź zawsze sobą, mów zawsze to, co czujesz. Bądź prawdziwa. Bądź taka, jaka naprawdę jesteś. Bo tylko przez to będziesz mogła poprowadzić innych i pomóc im w podobnych sytuacjach. Każdy z nas przechodzi
trudne momenty. Każdy z nas. Dzisiaj ja, jutro ty. Pamiętaj, gdy w twoim życiu pojawi się kolejny trudny moment, by wycofać się po tym doświadczeniu i odnaleźć tą ukrytą wiedzę, czego ta sytuacja miała cię nauczać. Czego miała mnie nauczyć ta sytuacja? Czego miała mnie nauczyć? By dawać miłość bezwarunkową, a nie warunkową. By dbać o wszystko jednocześnie, a nie tylko koncentrować się ekstremalnie na jednym. By zaakceptować prawa ziemskie, że tylko ten najsilniejszy może przeżyć. I to jest normalne i naturalne. I by zrozumieć, że nigdy nie wolno o sobie zapominać. Nawet jeżeli coś jest tak ważne i coś tak bardzo chcemy osiągnąć, by nie robić tego ponad własne siły. Zawsze dbać najpierw o siebie, a później dopiero o tą rzecz, o tą sprawę, czy o tą istotkę, która jest pod twoją opieką. Bo to jest tak jak w samolocie. Najpierw załóż maskę tlenową sobie, a potem swojemu dziecku. Mam nadzieję, że wszystkie te przesłania poprowadzą cię dalej. Na samym końcu będzie jeszcze omówienie dokładnie kart i tego, co siły wyższe chcą ci przekazać poprzez symbolikę.